Robert Sadowski. Zapraszam wszystkich na test wiedzy o historii Białegostoku, który odbędzie się 18 lutego o godzinie 17 w kinie Forum. Warto wziąć udział w teście, ponieważ żyjemy w bardzo ciekawym mieście. Mieście z historią, która ma już kilkaset lat. Mieście, które doświadczyło bardzo dużo w czasie ostatniej wojny, ale cały czas się zmienia. Które jest miastem innym niż jeszcze 30 lat temu, niż miasto, które pamiętam ja, powiedzmy z lat 80. czy 70. Dobrze wiedzieć, na przykład, w którym roku powstał słynny klub piłkarski w Białymstoku, dlaczego Aleja Piłsudskiego ma taki przebieg, a nie inny, kto był autorem budowli choćby budynku Uniwersytetu w Białymstoku przy Placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Tego wszystkiego Państwo się będą mogli dowiedzieć, biorąc udział w teście. Mam nadzieję, odpowiadając prawidłowo na pytania, które będą te informacje jakby zawierały. Pytanie, które w teście występowało, ale na które warto znać odpowiedź, to w którym roku Józef Piłsudski otrzymał honorowe obywatelstwo Białegostoku? Odpowiedź brzmi 1919, a nie 1921, jak się powszechnie sądzi.